Cześć, witajcie moi drodzy. Hej, hej, hej. Hej, 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 hej. To Cześć, witajcie moi drodzy. Hej, hej. może się z każdym przywitam, bo w sumie wypada. Cześć Lego fan, cześć klockowy it, cześć Azgul. Nie wiem, co on tam w sumie napisał. Mogę moda, to nieźle. Cześć Lego Ninja, cześć Mort Play, cześć Ola Kaktus, cześć Zakapturzony Play, cześć Klockowy Maniak, cześć Revilo Lego, cześć Jaszczuks, o kurczę, nawet kolega z klasy Michał, cześć, witam cię serdecznie. Co tam dalej? Cześć Bruce, cześć Kazimierz, hej Bablix, please daj moda. Nie daję modów. Nie piszcie takich komentarzy, bo dostaniecie bana od moderatora. Wam to gwarantuję, bo się pilnują strasznie. Cześć, cześć Klamka. Ja mam już ustalony mniej więcej skład. No chyba, że komuś po znajomości, to po znajomości zawsze można komuś dać moda. Już pokażę. Jaszczuks, cześć. Skąd cię niby znam? Z ciekawości. Co tam u was? JK, ja nie zauważyłem nawet, ale jaja. 19 osób, poczekamy sobie. O, powiedzmy, że zacząłem trochę wcześniej. Zresztą jak zawsze, kiedy recenzja LEGO Unikitty na kanale? Nigdy nie było. Zestawu przynajmniej. Dobra. Jaszczuk Stoblikowski, a chyba już sobie piąty raz nazwę zmienił, fajnie. Co sądzisz o figurce ze społeczności? Chodzi o Ninjago. A zaraz możemy też na jej temat pogadać sobie. Mamy tradycyjne około 45 minut. Cześć Czekan. Tradycyjne 45 minut. Są już Gwiezdne Wojny, odpaliłem dla was. Są opisy odcinków z sezonu. Tak, wiem o tym, że są opisy odcinków. No, w sumie nowe dotarły, bo jeszcze chyba rano były, przez noc się pojawiły te opisy odcinków. Nie wiem, tak dokładnie nie analizowałem. Na pewno właśnie godzinę temu też się pojawiły kolejne. Lloyd, jestem w Warszawie, kupić ci coś w LEGO Store? O, w sumie. A jest oni pak? To ci oddam pieniądze, bo tak czekam, czekam. Tak godzinę temu. No właśnie, muszę sobie je przetłumaczyć. Te nowe opisy odcinków. U tych nie przetłumaczyłem sobie. Bo wróciłem do domu godzinę temu. Cześć, Kai Smith. 20 osóbek. No trudno. Elo 520. Albo Elo 520, może tak. Oni paka bym brał. Nie wiem, zobaczę, bo będę w niedzielę. No to możesz mi napisać na prywatnym, czy coś jest ciekawego. To czeka na kolejne odcinki sezonu 11. No ja czekam, ale ponoć może jutro nie być odcinków. Nie wiem w sumie od czego to jest uzależnione. Może znowu coś tam mają. Tak słyszałem, że może nie być, więc kto wie. W każdym razie nie wiem, czy jutro uda mi się zrobić analizę, nawet jakby jutro były, bo na jutro chciałem LEGO Newsy wrzucić, a dopiero na niedzielę wrzucić tą analizę, zobaczę. Cześć Różowy, cześć. Lloyd, jak tam? A, w sumie mów ciężko, dużo roboty, dużo. Dzisiaj miałem trzy kartkówki dzisiaj miałem, więc no codziennie mam coś. Co prawda czwartek, czyli wczoraj był nieco luźniejszy dzień, bo miałem wycieczkę integracyjną, ale to nie zmienia faktu, że nie jest za łatwo. Super, jeszcze 140 subskrypcji do 9000. No, co. No, ale dobra. Co prawda, dwa dziennie, ale no zawsze coś. Lepszy ryc niż nic. Rok z magazynami się zakończy dobrze, jak zaczął. No, powiedzmy, że jest okej. Okay. Widzę Star Wars, wchodzę, witam. Oglądałem Star Wars do części szóstej. Dają tak szybko te opisy, gdyż zbliża się premiera 11 sezonu w Kanadzie. Dokładnie. Ja jestem w szóstej klasie i mam już cztery jedynki. O, gratuluję. A ja nie byłem w szkole, a moja klasa dziś była w kinie, więc zero zaległości. No widzisz. Cześć, Abakusek. Ja dziś miałem kartkówkę z polskiego i historii.
A ja nie byłem dziś w szkole. Cześć Lloyd, ja na krótko, bo zaraz lekcje. Nawet w piątek lekcje odrabiacie, smutne. No ale ja w sumie też się będę uczył. Cześć Adix. To już macie jeden zestawik. Spokojnie sobie zaraz do nich przejdziemy. Będę musiał sobie ten opis przetłumaczyć tego odcinka. Te ostatnie dwa wyszły, czy jeden wyszedł opis, nie wiem. Zrobiłem screeny tego opisu. Kolejne opisy, chyba dwa wyszły. No ale to chyba żadna tajemnica, że lodowy cesarz to Zane, więc... Do której klasy chodzisz? Do pierwszej liceum. Ja dzisiaj miałem sprawdzian z matmy. O, grubo. Ja mam po prostu ostatnio same niezapowiedziane kartkówki z matematyki. Pierwsza technikum. Co pierwsza technikum? Ja dziś miałem sprawdzian z polskiego. A jest część siódma. Jest część ósma. A teraz dziewiąta będzie. Plus jeszcze filmy typu historia. Dobra, nie będę tego przedłużał. Moje oceny z... Przepraszam, tutaj wejdę. Tutaj sobie kanał otworzymy. Moje oceny z matmy 2 plus i 3. Tam nie jest źle. Lepiej niż ja. Ja mam już jedynkę. Ja dzisiaj miałem kartkówkę z Anglika. Też miałem kartkówkę z Anglika. Ja sprawdzam z chemii. Kartkówkę z chemii miałem w środę. Mam pałę. Fajnie. Sorry, spudim mi się. Aha. Ja miałem sprawdzian z biologii. No widzisz, dobra. Zacznijmy od zestawu najmniejszego, w którym mamy Bena Kenobi. Bardzo, bardzo fajny zestawik. Trzeba to przyznać. Mało elementów, bo 175. Dwie minifigureczki. Działko. Obraca, to takie co się obraca. Mamy jeszcze, o tutaj te, nie wiem jak to się nazywa, ten sprężynowa wyrzutnia, na pewno nie stud shooter, bo study shooter inaczej wyglądają. Filmów typu historii nie będzie, ze Star Wars Disney zrezygnował. No ale mówiłem, że były wcześniej. Ja miałem dzisiaj z geografii sprawdzian i połowę z pisem z telefonu. Wow, nieźle. Ja we wtorek będę czytał dla klasy 0 i pierwszej B po angielsku. W autobusie londyńskim będzie trema. Aha, rozumiem. Dobra, dalej mamy, no tak, ten zestawik wygląda, jeszcze jego wymiary. 16 cm na 12 i tak dalej. No. W sumie nawet spoko. Później jest... E-Wing, chyba tak to się czyta. Starfighter. Muszę wreszcie sobie taki statek sprawić, bo jeszcze nie mam ani jednego takiego bardziej zaawansowanego, a ja uważam, że ten jest bardziej zaawansowany, bo jeszcze nie mam ani jednego. Nie widzą mi się takie jak im się... Microfightersów nie liczę, bo są malutkie. No, ale ładny statek. Ja kupię wszystkie zestawy, które mi się podobają. Tutaj mamy... Jakby co, te zestawy pojawiły się tak już tak naprawdę w sierpniu, ale nie mogłem ich pokazywać, bo nie były oficjalne. Nie znam Grand Bricks, przyznam się, że nie znam, nie wiem kto to. E-Wing, bardzo ładny, bardzo, bardzo ładny. Jedi Hoppers Lloyd nie chodzi z pudim do klasy. Dokładnie, nie chodzę z pudim do klasy, ani z żadnym innym LEGO-tuberem nie chodzę do klasy. Hot dog czy pizza? No jak było, były hot dogi w Ikei za złotówkę, to było kozak. Nie wiem, no lubię to i to. Lloyd, zarabiasz coś z filmów? Nie, nie zarabiam nic z filmów. Nie mam włączonego zarabiania. Jakby było, to byście zresztą sami zobaczyli, że są reklamy. Siemka, El Diablo. Ja Winga kupię na pewno. No ładny, dlatego też się nad nim zastanawiam. Lloyd, nie wiem czemu, ale przez cały czas oglądam twoje vlogi codziennie. Kilka razy oglądam jeden i ten... A dlaczego? Właśnie, wiem, że nie wiesz, ale a dlaczego tak na oko? Tak w ogóle wiecie, że ja wam tam... To był taki zwiastun tego Lloyda Cebulaka. Wiem, że taki jakiś porąbany, ale nudziło mi się to, co zrobiłem go tydzień temu. To, co się tam pojawiło przed tym, mój najgorszy film. Chyba tak. Bardzo, bardzo długi. 44 cm. Wow. To się mówi szerokość, czy jak? Cholera, to dzisiaj tego nie czaję. To jest taki bombowiec. Dalej mamy... fajniutki. Mamy zestawik z Rey. Po prostu cię lubię. Miło mi niezwykle. Miło mi niezwykle, że ktoś mnie lubi w tym ciężkim świecie. Trudnym świecie.
No i co mi radzisz kupić za 60? Ja na razie to 65 zł bym w sumie zostawił, powiem ci szczerze, bo nie ma według mnie na ten moment jakichś ciekawych rzeczy. Kargolowa też ci... Tak, też mi przesłała maila. Nie zarabiam, a mam reklamy. Bo niektóre filmy masz pewnie przez firmę Lego narzucone reklamy. Jeśli coś zrobiłeś, no po prostu coś, co zawiera prawa autorskie, to narzucają tam reklamy. Wolę poczekać na nowe zestawy Mandalorian oraz Clone Wars. O, też są bardzo ciekawe. Ja kupowałem dużo Lego i mi rodzice skarbonkę zabrali. To nieźle, skarbonkę ci zabrali. No. To chowaj pieniądze gdzie indziej. No tu jest zestaw z Mandalorian. No z tego. No tak, Mandaloriana. No, taki fajny. AT-ST Raider. Co mam go zestawić kupować? W sumie nawet ciekawy. Ciekawym, jaką ma wysokość. Jeszcze wam tutaj z bliska. 26 cm. No, nawet wysoki. Choć te figurki, co były kiedyś, były wyższe. Czasami. Może cię to nie interesuje, ale napiszę dzisiaj. Na WF-ie graliśmy w podchody chyba. Dziewczyny nas szukały, chłopaków pani wolała, bo dzwonek już dzwonił, a ja schowałem się na drzewie i nie mogłem zejść. Aha. 89 jest fajny, z 89 jest fajny zestaw, a to katalogowo. Cześć Michelle Briggs, witam cię serdecznie. Sorry Lloyd, że dzisiaj... Spoko, rozumiem. Ja rozumiem tak najbardziej, że teraz jest szkoła. Tak, AT jest bardzo fajny. Ja czekam na... Ale raczej go nie zakupię. Fajny, ale no nie mój klimat. Podoba mi się... Zresztą najpierw musiałbym się z tym całym nowym serialem zapoznać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wolisz IT czy Lego? To trochę bezsensowne porównanie. Trzeba byłoby to z jakąś zabawką porównać. Tutaj mamy Jodę, który ma 1700 elementów, tak? 1771 elementów. Główka mu się obraca nawet. Taki fajny Joda, słuchajcie. Wow, 43 cm z mieczem. Bez miecza będzie trochę mniejszy. Co z klockopedią? Nie wiem, co z klockopedią. Wiem, że żyje, bo tam coś pisał chyba do mnie tydzień temu na SMS-a, ale chyba kanału nie otworzył nowego. Nie wiem, czy w ogóle otworzy. W każdym razie, co, nawet nie wiadomo za co mu usunęli. Cześć, Briko. Później do ciebie napiszę, bo zapomniałem do ciebie odpisać tobie. Taki sobie ten AT-ST, taki odgrzewany kotlet. Większość rzeczy to odgrzewane kotlety, albo też staram się jakąś każdą klatkę z filmu mu wyrwać, aby stworzyć zestaw, tak, no. To jest oczywiste raczej. Tutaj jest taki statek. Kylo Rena oczywiście. Klockopedia żyje, a co ma nie żyć? Miał zrobić kanał, ale dalej nie otworzył. Może mu się nie chce, brak mu, nie wiem, siły do tego wszystkiego. No. Trochę mnie to śmieszy, jak tak do mnie na Hangouts piszą niektórzy, że jest mało wyświetleń. No wiem, że jest mało wyświetleń, no ale nie ma raczej nad czym płakać. Rok temu była podobna sytuacja, że była mała aktywność na YouTubie. Moje statystyki też mocno spadły, więc słuchajcie, nie ma się co przejmować. Możemy się jedynie wzajemnie pocieszać, że się nic nie dzieje. Też nie ma co narzekać. No, choć w sumie może jest to narzekać. Cześć, Mucha. Bardziej czekam na Battle Pack i klonów oraz Mandalorian. Mam lagi, idę se. Miłego weekendu wszystkim. My się na pewno jeszcze zetkniemy, Lloyd. Gdzie mamy się zetknąć? Jak dla mnie ten Yoda taki mech. Te oczy wyglądają, jakby poszedł spać o północy, a obudzić się o 7 do szkoły, czyli typowy ja. Zbieram na zestaw Lego, Stranger Things, a nie mam Netflixa. No, najwyraźniej ci przypadł do gustu. Szkoda, dobrze się Klockopedia rozwijał. Kamil, wyślę ci coś na Hangouts. Pokaż im to, czyli widzą. No dobrze, mogę. Hangouts sobie wpiszemy. Co tam u was, jak tam w szkole? Słuchajcie, opowiadajcie. Miło by było, jakbyście docenili tego live'ika łapką w górę. Wspomagajmy się w tych ciężkich YouTube'owych czasach, jeśli chodzi o oglądalność. Łapki w górę, słuchajcie, łapki, może jakiś rekord nawet pobijemy. Co możemy zrobić, aby było więcej osób? Zrobić jakiegoś clickbaita, zrobić rajda na kogoś. W sumie rajdów nie robiliśmy parę miesięcy znowu. Zostawmy znicz dla Klockopedii, a można. Cześć Lloyd, no witam serdecznie. Serial Mandalorian w Polsce będzie pewno za 2 lata. Nie, Disney. Nie, wcześniej będzie. Ja dzisiaj otrzymałem pin z recytowania wiersza. Gratuluję. Czekajcie, niech to dziadostwo się odpali. Dobra. Wracając do tematu, do tych zestawów. Dobra, przestańcie już się z tymi zniczami. Dawno było, minęło. Chory jestem, więc co mówić.
Mnie to nic. Dobra, no tutaj mamy taki zestawik właśnie, fajny nawet. No i soku, który bardzo bym chciał mieć ten zestaw, może na święta, nie wiem, choć wątpię. Bo drogi będzie. Będzie kosztował 160 euro. Plus pewnie Polacy, cebulacy coś jeszcze dodadzą. Czekajcie, byśmy sobie go tak przybliżyli. Patrzcie, jakie rzeczy są. Jać. Dobra. No, świetne. Tu dwie mini figureczki, ale trochę to śmiesznie wygląda. Strasznie śmiesznie to wygląda. No, tak trochę śmieszne. Tutaj mamy w środku, jak wygląda, czyli statystycznie kanapy, stół do tamtej gry, już nie pamiętam, jak ona się nazywała. Działka na dole, na górze. No, czyli klasyka. No, niby lepszy sokół z Hanna Solo, bo to ten taki pierwszy. Jak to? No tak, to ten taki pierwszy, ale wspieramy się siłą przyjaźni jak ninja. Dokładnie, Zuzia, dokładnie. Tylko w tym wypadku łapkami. Łapki w górę jeszcze, bo jest 27 osób, a 23. Lloyd, ja mam sokoła z przebudzeniem mocy. Pozazdroszczę. W sumie wtedy tego nie planowałem. On to wysłał. Piotr, kto gra w GTA? Wróciłem, bo jadłem obiad. No przecież widziałem to, no i po co mam to pokazywać, no. Myślałem, Abakos, że chcesz coś poważniejszego, a nie pokazywać mi po prostu wlepki, że masz takie. Nie wiem w ogóle, po co robią wszyscy te wlepki. Nie można czegoś oryginalniejszego zrobić. Nic do tego osobiście nie mam, ale wszyscy robią wlepki. Chyba zaczął Maciek te wlepki, no i to było fajne, bo no spoko, tak? Ale wszyscy te wlepki robią. No można byłoby coś wymienić. Wiem, że tutaj no ciężko i to jest takie ergonomiczne wyjście z całej sytuacji, ale wszędzie wszyscy robią te wlepki. Słucham, MagixaX. Jakie to pytanie? Kitka, hej. Spoko, spoko, Jake'a. Ja też mam zaraz obiad. Jeszcze nie jadłem. Ja się pisałem sprawdzian z matmy z angielskiego i wyniki sprawdzian z geografii, czyli 4. Ja jestem w 5. klasie. Bo są fajne. Też się nad takimi właśnie zastanawiam i pewnie znając życie też takie zrobię, ale chcę coś innego wymyśleć. Ja sobie zrobię wlepki i koszulkę. No koszulkę sobie muszę zrobić, bo koszulka to oczywiście podstawa. Lloyd, wiesz, że będzie, że będzie. Tak, wiem. A to nie wiem w którym roku, w tym czy w tamtym jeszcze. Czekajcie, w tym, nie, w następnym będą. W następnym, bo trzy serie rocznie. Zapoznałeś się, znaczy trzy serie rocznie, w tym były trzy. Zapoznałeś się z LEGO Legacy? Nie, no widziałem coś tam. Ciężkie czasy po nas YouTube na YouTube. Nie, głupoty. Nie chcę nas dać, no tak szerzą wszyscy tą, wszyscy szerzą takie plotki, a to jest nieprawda. Jeszcze 30 minut live'a. A no tak, no trochę mniej nawet. Ja mam dzisiaj gołąbki na obiadek. O, to już z góry życzę smacznego. Nie wiem, czemu jest czerwony stan transmisji. Mam nadzieję, że wam nie zacina nic. Widzieli zestawy Pirate Bay? Nie kojarzę czegoś takiego osobiście. Więc takie to, tak to wygląda. Ja te zestawy jeszcze pokażę podczas LEGO Newsów. Może nie wszystkie, ale część. Dobra, co tu jest jeszcze takiego ciekawego? Możemy sobie na to wejść. A, tutaj macie te zestawy z LEGO Idea. A, to jest to Pirate Bay. Dobra, już kojarzę. Dobry. Teraz już wiem, o co chodziło. Nazwy nie pamiętałem. Tak, to już wiem, o co chodzi. To już wiem. Jutro muszę wstać o 6, bo muszę na plac targowy, a potem na zlot i o 1 w nocy idę spać. Jake, a po co mi ta informacja tak z ciekawości? Możliwe, że za jeden tydzień lub dwa będzie na Cartoon Network zapowiedź 11 sezonu, jeżeli podobno. Tak. On, nie, sezon nie będzie 14 października, on będzie 24 października albo 23, już nie pamiętam, od dnia nie pamiętam, 23 albo 24. Co sądzisz o figurce ze społeczności? No sądzę, że zaraz do niej przejdziemy zresztą. Maliny, co maliny? Pirate Bay to będzie, tak wiem już o co chodzi, po prostu zapomniałem. Jeszcze się nie zapoznałem, bo miałem mało czasu. No, więc to właśnie będzie coś takiego, ale znając życie LEGO tak to przerobi, że będzie nie do poznania. Gwarantuję wam to. Tak miało być tak samo było z domkiem na drzewie. A, no i wracając do tego, nie będzie, a to może nie. Też nie. Polecam Balladynę, jestem Lloyd Malina. Dałem Balladynę, chyba w drugim gimnazjum miałem 2 lata temu. A, choineczki wam nie pokazywałem, może wam pokazywałem, mniejsza z tym. Rafi Domek z Piernika zrealizował, czyli przeprowadził recenzję, inaczej mówiąc. No, ma lagi, ale da oglądać. Ja nie mam lagów.
Bo jakby były lagi, to by ktoś jeszcze pisał. W sumie Klockopedia nie może zrobić nowego kanału, bo jak ci usunie kanał, to masz zakaz i będzie ci ciągle usuwał kolejne kanały. Bielik, to jak ja to zrobiłem, że założyłem ten kanał? No. Teraz ci dobre pytanie zadałem. Ja na święta kupuję ten domek piernikowy. Czy zobaczymy, znaczy ja jeszcze zobaczę. Ja jeszcze zobaczę, ja tutaj nic nie zapowiadam, że coś kupuję. Kogo najbardziej lubisz z Ninjago? Moim ulubionym ninja jest Zane, ale wiadomo, że Zane będzie lodowym cesarzem. O tym pojawi się odcinek najprawdopodobniej w następnym tygodniu, o tych opisach tych wszystkich odcinków, bo dużo rzeczy się pojawiło. Dużo rzeczy się pojawiło nowych z LEGO Ninjago, dlatego chcę was o tym poinformować. Lloyd Malina, ale aż tak domku nie zmienili, więc może go trochę zostawię, choć wątpię z tymi płytkami. Ale tam były trzy domki w bazowej chyba formie, z tego co pamiętam, a tu dali dwa LEGO. Zostawiam, choć wątpię z tymi płytkami, widziałeś cztery figurki, które będą w serii LEGO DC. Nie widziałem tych figurek, ale co, już się pojawiły gdzieś na Instagramie, czy co? Było lagi, ale teraz nie ma. Ja nie mogę. Aha. Lloyd, a w ogóle z jakim LEGO-tuberem masz najlepszy kontakt? Ostatnio przez szkołę... Nie wiem. W sumie ciężka sprawa. W tym miesiącu mało, podczas szkoły mało z kim gadam, bo no najlepszy kontakt z kim mam? No wiadomo, że z tymi rówieśnikami to nazwijmy, choć nie są moimi rówieśnikami do końca. No ale co, Goldie, tak, Pudi. Wybaczcie, że popatrzyłem na telefon, ale na tego Instagrama zobaczyłem, czy są te figurki. Klaudiusz. To są takie osoby, z którymi mam najlepszy kontakt. Jeszcze Rafi, z Rafim się bardzo dobrze go dogaduję. Tam zresztą nagraliśmy jeden wspólny film. No więc. Więc uważam, że z tymi osobami mi to najlepiej wychodzi. No wiadomo, że jeszcze z mniejszymi LEGO-tuberami, ale ich jest bardzo dużo i nie chcę, wiecie, was męczyć tym wszystkim. No i Abakusik, wiadomo. Te na Instagramie LEGO Lake są dwa z latarni, jakiś ktoś i jakaś dziewczyna, która wygląda jak Kapitan Ameryka. W sumie nie widziałem. Muszę trochę w dół poszukać. Możesz mi gdzieś wysłać na Discordzie czy coś, jak znajdziesz. Idę podładować telefon, pewnie z Teamem Kraków. No wiadomo, że Team Kraków, tak, bo widzieliśmy się na żywo w większości przypadków. Tak, w większości przypadków widzieliśmy się na żywo, czekajcie. LEGO Lakes, powiadacie. LEGO Lakes. Inaczej LEGO Przecieki. Lloyd Malina, bo założyłeś ten kanał przed usunięciem tego... no 200 IQ w sumie! Ale... Jeszcze mam trzecie konto przecież, które już założyłem po tym, jak straciłem pierwszy. No i tego już nie obronisz. Jest jeszcze przecież Lloyd Malina 2. Woody Ninjago dał mi 50 zł. Aha, nie wiem o co chodzi. Ja byłem raz z Team Kraków. Dokładnie, tak było. Czekajcie, szukam tych figurek. Dobra, no. Byłeś u Rafiego w domu? Nie, nie byłem u Rafiego w domu. Ale może kiedyś. Nie no, żartuję oczywiście. Czekajcie, bo szukam tych figurek, ale pewnie ich nie znajdę. Ja na święta będę miał ogniste okła. Będę dzisiaj oglądał LEGO Ninjago film. Po raz który? Drugi? Trzeci? W ogóle nie oglądałeś jeszcze, to ja zakładam drugi kanał na wszelki wypadek. Wiecie co, zawsze warto mieć taką przysłowiową rezerwę. O łapkach w górę przypominam, choć i tak tego live'a usunę, bo to zaniży mi prędzej frekwencję. To jak ktoś zgłosił, to... no... Takie tutaj są te nowości z LEGO, albo Force Friday, przepraszam. Elo, jestem nowy, mam suba, to nie jest film, aha. Czemu to się 10 zrobi? Co jest? Jezu, czekajcie, muszę wejść na tego. Niestety tak to jest po aktualizacji subskrypcji YouTube'a. Znaczy nie wygląda to za dobrze. Ale że nie dostałem 10 unsubów, bo mam normalnie na YouTube Studio, tylko tak YouTube wariuje ogólnie teraz. Tak YouTube wariuje ogólnie. Mam tych subów więcej na YouTube Studio, no ale w ogóle to działanie tego YouTube'a to jest dramat według mnie. No po co zmieniali, po co zaokrąglili te suby, skoro teraz wszystko się psuje. Na live'ach to w ogóle nie jest już adekwatne.
Nie mam screeny tych figurek, to ci podeślę. O, to możesz mi wysłać na Messengerze właśnie. A, bez sensu według mnie. Ile my tu już siedzimy? 24 minuty, a tematy się skończyły. Ninjago, czekajcie, co to? Ninjago się pojawiło właśnie. Ej, twój kanał ma tyle, ile Mont Everest. Tak? 8600? Mój kanał. A teraz, tak? Znaczy, mój kanał ma 8860. Na YouTube Studio przynajmniej. O 10 więcej. Ja teraz piszę na drugim kanale. Myślałem na. Wysłałem na Discorda. O, dzięki, Antifilms. Dzięki, sobie zobaczę z ciekawości. Wam nie pokażę oczywiście, bo mnie. Nie wolno mi takich rzeczy robić. Jak zawsze. A to kojarzę. To już się tydzień temu pojawiło. Ale nie wiedziałem w ogóle, z czym to jest związane, czy to jest jakieś po prostu przerobione przez kogoś, więc nie wiedziałem, o co tu chodzi. Dobra, to warto wiedzieć, Abakus. A to dzięki wojnie PewDiePie kontra T-Series. Ale co, dlatego się suby zaokrągliły? A to nie słyszałem o tym. O tym nie słyszałem. Zaokrągliły suby, usunęli wiadomości z czyli wszystko, co było dobre, co dalej? Co boję się, co dalej? Może dalej będą usuwali kanały, co mają po 10 tysięcy w dół na przykład, tak? Co mają poniżej 10 tysięcy subskrypcji w dół, nie mają mieć prawa istnienia. Może takie coś będzie, nie wiem. Cześć, Alka Ninja. W ogóle chyba widzę cię pierwszy raz na tym kanale. Co sądzisz o figurce ze społeczności? A, no tak. Przejdziemy sobie. Tutaj sobie zostawimy. Lloyd, a na jakich serwerach DC jesteś, o ile... Nie jestem na żadnym. Na Discordzie jestem na prawie... W sumie nie mam nieprawie... Chyba w ogóle nie jestem na żadnym serwerze. Nie pamiętam. Tam miałem zobaczyć. A tą społeczność, tą figurkę. Przez to wprowadzili. Dalej it będzie jak Gimper, czyli będą dawać bana za nic. A za co Gimper daje bany niby? Gimpera nie oglądam. Czekajcie, sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Jedna rzecz to Messenger, bo mi tutaj też ktoś miał zdjęcia wysłać. No, ja myślę, że spoko sprawa. No, mam niby tą figurkę, bo co? No bo jest, znaczy podobne figurki, tak? No bo wszystkie to wiecie, ta lodowa armia to prawie to samo. Wiadomości nie były zbytnio używane, więc usunęli. Ja też z nich zbytnio, przyznam wam się, że nie korzystałem z nich zbytnio. Wiadomo, że tam raz na 2 tygodnie może skorzystałem, ale to tyle. No. Ale to tyle. No ogólnie tak to wygląda. I co mogę więcej powiedzieć? Ej, jak coś nowego się pojawiło. Czekajcie, bo coś dziwnego jest. Coś się pojawiło. Czekajcie. Ej, no teraz się zrobiło 60. No o co tu chodzi? Jezu, ja chętnie przyjmę tych lodowych samurajów. Czekajcie, bo coś się wydarzyło. Komiks jest jakiś. Z Ninjago. Wydali. Przewodnik po serialu? Wytyfy, czekajcie. Figurką powtórzoną co prawda, ale jednak. Widzieliście to? Ale jaja. Zapraszam proszeniem, żeby ktoś tego też jakoś nie odebrał. Dziwnie. Ja dziękuję. Nie Heidensaj, bo napisali do mnie. Napisali do mnie, że ten, że to wejdzie, co nie? Że dzisiaj do mnie napisali, że to wchodzi, ale komiks Ninjago się pojawił od Blue Ocean, że jest już do kupienia w kiosku. Czekajcie. Ale to na Messengerze wysłał klockowy Kacper. Jacie, o co tu chodzi? Wysłałem screeny na Insta tych figurek. Wytyfy, gdzie to niby jest? Specjalno nie ma niby tego tutaj, to jakieś takie aktualności. Portfolio, czekajcie, wejdę na portfolio. Komiks z Ninjago wypuścili. Ale taki osobno, że nie magazyn, tylko komiks. Widzieliście czy coś? Magazynu, co? No wejdźcie sobie na Messenger, czekajcie. Może wam to tak pokażę. Komiks. Po polsku, dwa super komiksy ekstra... Wytyfy, co to jest? Ma fajną część... Czekajcie, zastanawiam się, jak to zapisać sobie.
Czekajcie, czekajcie, pokażę wam już. Wysłałem sobie tu. Nie wiem, czy mi wolno, bo się nie spytałem o zgodę, ale jak jest to w kiosku, to powiedzmy, że mam zgodę. Czekajcie. To jest niby od Blue Ocean, ale Blue Ocean nic nie napisało na ten temat. Macie. Nie wiem skąd to jest. No, po polsku jest. Dziwna sprawa. Tak, Talon był już. Ale tu nie chodzi o figurkę, tylko o komiks tym razem, tak? Albo jutro to kupię, jak będę na zlocie. No, Blue Ocean niby wydaje. Ale zastanawiam się, czy to nie jest tak, że niby najlepszy przewodnik po serialu pisze, ale ja nie wiem, czy to nie jest tak, że są połączone po prostu komiksy z magazynów, które wyszły. To jest tak jakby reupload, taka forma. Nie, to jest nowe, patrzcie, jest zapakowane, świeżutkie. Nigdy czegoś takiego nie było. A tym razem znowu bez sensu, bo jest grafika z 9 sezonu, ninja z 8, Garmadon, no to Sons of Garmadon, wiadomo. A za granicą, no wiem, że tego nie ma za granicą. Ciekawa sprawa. O co tu chodzi? No nie mają niby tego tutaj. Napisali do mnie dzisiaj, że wysyłają magazyn chyba z Friends i z Ninjago, ale nie pisali nic o żadnym komiksie czy coś w tym stylu. Dziwna sprawa. Polska jest pierwsza, wow. No bo to polskie, Polacy, no bo to najwyraźniej wiecie, no. Nigdzie nie zostało indziej napisane czy coś. Polski wyrób. Czekaj, 13 zł kosztuje Lego Ninjago Comics. Numer pierwszy na 2019 rok. Nawet macie tutaj potwierdzenie. O! Proszę, jak wam zbliżyłem. Co to jest? Może... wydaje mi się, że spójrz na datę... koło kodu kreskowego. No, no patrzę, no. Pierwszy numer na 2019. Przecież to nie Polska doceniona, doceniona tylko, bo Polska zrobiła dla beki. Dokładnie. To nie jest, że ktoś za granicą zrobił i wysłał właśnie jako Polsce, żebyśmy byli pierwsi, tylko, że to zostało przez Polaczków napisane, tak? No nie wiem, nikt nic nie mówił, o co tu chodzi. No wyrób jest polski na pewno. Wyrób jest na pewno polski. Czekajcie, bo teraz sobie odkliknę. Dobra, jest. Przewodnik po serialu. Ratunek. No niby komiks. Mamy tutaj znowu Kaja z tego, z Roku Węży znowu. No Kaj jest tutaj z Roku Węży. Nie wiem, o co chodzi. Czyli na bank z biur komiksów. No też mi się tak wydaje. Pozdrawiam Repensjusz. To teraz będą jechać do Polska, by kupić komiks. Przynajmniej na chwilę zdążyłem. No widzisz, ja się założę. Też mi się wydaje, że zbiór komiksów. Wejdź na Facebooka Blue Ocean i na Zwycięzców Legacy drugi magazyn i będzie moja praca. Jakoś mi to do szczęścia, szczerze mówiąc, niepotrzebne. No więc tak to, słuchajcie, wygląda, ale to DC to będę zbierał na pewno. Dziwna sprawa. Dziwna sprawa. Ciekawe, czy wyślą, a jak nie wyślą, to kupię i zrecenzuję.
W tamtym roku, kiedy to jeszcze było Media Service Zawada, to były takie wydania. Nie było takiego czegoś. Znaczy, było niby połączone, ale nie było komiksów, tak? Nie było komiksów, czegoś takiego nie było. A generalnie, co sądzicie o tym, że seria 19 nie ma w Polsce? Chodzą plotki, że w ogóle następnych nie będzie w Polsce też. Serii 20 i tak dalej. 20, 20. Przepraszam, 20 i 21 też ma nie być w Polsce. Ale to tylko plotki. I tak się tworzą takie plotki. Właśnie. Ktoś coś napisze na Facebooku, ale nie wiem, czy to prawda, więc też nie chcę jakoś tego dalej wszystkim przekazywać. No, nie ma, też nie mają Słowacy, Czesi, z czego co wiem, Białorusini. Nie wiem, czy oni w ogóle tam mają klocki. Dobra, ja lecę, niestety. No to pa, trzymaj się, Abakus. Lloyd, ulubiony ninja na drugim miejscu, bo jak wiemy, twój ulubiony ninja to to ja, Malina. Maliny są dobre, więc tak, Lloyd, Malina, już wiem, rozwikłałem zagadkę. Może będzie, ale no, może będzie, ale szkoda z tą 19. Ja mam całą 19 serię. Fajnie, już słyszałem o tym. Litwa, właśnie, Litwa też nie ma. A czy wiecie, ja też jakimś nie byłem zapalonym zbieraczem tych minifigurek, to tam. Mi obojętne, czy jest, czy nie ma. Dobra, chyba się już nic ciekawego nie wydarzy. Macie jeszcze coś, słuchajcie, takiego ciekawego do powiedzenia? Tak, nie, to będę powoli kończył, bo też nie ma już o czym. Część rzeczy wam pokażę na LEGO Newsach, które wrócą najprawdopodobniej jutro. Zobaczymy, czy jutro zrobię tą analizę. O ile wyjdzie jutro odcinek. O ile pojawi się jutro właśnie odcinek. No i pojawił się teraz na Instagramie Batmobil. Pojawił się teraz na Instagramie najnowszy Batmobil, który wyjdzie. Który niebawem wyjdzie. Limited Edition. Szkoda, że wam go nie mogę pokazać pewnie. Czekam na jutro. No zobaczę, co jutro wrzucę. Ale raczej LEGO Newsy, bo dawno nie było. A wam się widzę, przejadły te analizy. Gazety spadły na łeb, na szyję i generalnie pluje na to Bricktober, spieprzyli, aż szkoda gadać. Bricktober będzie ponoć tylko przeznaczony w ogóle dla Azjatów. Ten, co zaprezentowali. W ogóle go nie będzie, zacznijmy od tego, w Polsce, choć napisali, że będzie o wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Nawet spoczko, akurat tego magazynu z talonem nie kupiłem, więc masno. No, ja będę miał kolejnego talona. Ja czekam na sezon 11 po polsku, już wrzesień się kończy, a tu nadal nie ma. Polecam zobaczyć odcinek z polską datą premiery 11 sezonu. Przypomnę, 24 września, tak? 24 albo 23, bo już mi się. Końcówka mi się. Nie pamiętam końcówki. 23 albo 24. Bricktobera to już pewnie w ogóle nie będzie. Wyprodukowali za dużo figurek, m.in. Kaja, i dają go do gazetek. Zależy, że też w jakim stroju, oczywiście. To może niech od razu w styczniu dadzą ninja z sezonu 7, by Kaja. Słuchajcie, zobaczymy, jak to będzie w tym następnym roku, ale jeszcze mamy ten i trzeba go dokończyć. O co chodzi z Talonem, bo mnie nie było przez chwilę. Komiks zaprezentowałem, a już to wyłączyłem. Nieważne. Kiedyś zawsze były figurki w magazynach. Znaczy zawsze były kryjówki. Za czasów Media Service Zawada były na przykład kryjówki albo jakieś pojazdy, na przykład samolot piratów, coś w tym stylu. Też były minifigurki, ale jednak było takie zróżnicowanie. Właśnie 24 albo 23, a to już chyba jest 27 i co? Ale października, a nie września, no. Tak. Jezu. Riby Bricktober. Bricktober wyjdzie, ale taki okrojony. Czuję, że dostaniemy takie gówno na grudzień. A ja już nic nie czuję, słuchajcie, jestem już jakoś znieczulony od tego wszystkiego. Już tyle tragedii widziałem w niektórych rzeczach, że figurek i tak dalej. Napisałem nie zawsze. A, sorry, 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 Smithy. Wybacz, wybacz, bo już jestem jakiś taki po tej szkole wykończony emocjonalnie, życiowo. Więc wybacz, Smithy, że źle przeczytałem. Ryb Ninjago kiedyś flipam i marudzę, bo te nowe wyrazy twarzy ninja są nawet nie powiem jakie. Ktoś chce tło do ramki na figurki z magazynów Ninjago, bo ostatnio zacząłem robić.
A, to nieźle. Ja bym w sumie mógł. Ja mam Bricktober z Ninjago i Marvela. Kolejny live, jak jesteście ciekawi, to pewnie za tydzień albo nie za tydzień, bo jak nie ma nic ciekawego do powiedzenia, to będę te live'y robił raczej rzadziej. To też zaniża w jakimś stopniu statystyki, bo jest to później traktowane jako film. Ale lubię z wami tak sobie pogadać, no bo ja to wiecie, jak traktuję takie spotkanie z wami po całym tygodniu, znaczy po całym, no, 7 dniach. Od piątku do piątku. Te nowe mordki z Ninjago są jakiekolwiek, bo kiedyś jak randomy wyglądali. Czekajcie, ja mam remont w domu, zamówiłem półkę na figurki z Lego, taka półka Ninja, polecam zobaczyć w necie jaka. Na grudzień w magazynie dostaniemy kola w masce świętego Mikołaja. Mnie to smuci trochę, jak tyle osób narzeka na Lego i Ninjago. Zdarza się taki gorszy okres, a fani się od razu odwracają. Klasyka. Ale tam Polacy lubią narzekać. Takie ponoć stereotypy chodzą. A ten komiks z Stallonem to już jest? Skoro kupił go klockowy Kacper, to znaczy, że jest. Pan Ketrap. Elo, cześć. Może pojadę do sklepu, to go kupię, nie wiem. I bym nagrał jutro recenzję dla was. To się może sprzedać. Kusi mnie kupić Zamek Lodowego Cesarza, ale boję się Akity w gazecie. No ja już kupiłem to już, niestety, może... No jak się powtórzy, to trudno. No jak się powtórzy, to... Ja i tak będę miał pewnie 2 mi wyślą. Ja będę miał 3 Akity. Choć tą trzecią to na konkurs jakiś dam. Jeszcze w grudniu w tym roku postaram się konkurs zorganizować jeden. Ale to wszystko będzie zależało od aktywności. Bo jak będzie mała aktywność, to też nie będę się produkował. Akita, jakiś tam zestaw dorzucę, bo mam. Akita jest kawaii liskiem, normalnie zazdroszczę jej tej mocy zamiany w lisa. No, formlingiem jest przede wszystkim. On nie kupuje, jego rodzice prowadzą kiosk, więc dostaje za darmo. Tak, domyślam się, ale z tego co pamiętam, jego rodzice zamknęli ten kiosk. Nie tylko tak z Ninjago, a co się działo podczas Mundial Rift Avenger sąsiada. Akita to wilk. No tak, Akita to wilk. Trudno myśli mi się ognisty TV. Trudno mi się myśli. Warto wiedzieć. O, przed chwilą Brodaty Geek wrzucił film. Czy Pick a Brick się opłaca? Skąd ja to znam? Ja nie wiem. A co, ktoś nagrał taki podobny film? Że takie, nie wiem, takie pytanie, czy co? Bo nie oglądam ich. Więc nie wiem, co nagrywają. Mają podobne produkcje. Myślisz, że co będzie w ostatnim magazynie w tym roku? No właśnie, ten Samuraj jest chyba ostatnim. Nie wiem, czy ostatnim, czy na listopad wyjdzie, ale on jest chyba ostatnim. Tak? Dobrze myślę? Nie pamiętam. Jasiozaur, wszyscy od siebie kradną, to wiesz, jeden nawet sam od siebie kradnie i to samo wrzuca. Akita to wilka, nie no, aż takim szmitkiem nie będę. Chyba Maciek i Klocki. A, no to widzicie. To sobie pożyczyli filmy. Albo pomysł na film. Dobra, słuchajcie, będę powoli kończył, bo przegadaliśmy wszystko. Jak dzisiaj znajdę ten komiks, to go pokażę, nagram recenzję, przegląd. Nie wiem, czy w ogóle pójdę dzisiaj gdzieś. A jak nie, to mi się nie chce i tak. Pewnie i tak zmarnuję dzisiejszy dzień na naukę, albo nagram film jakiś. Nie wiem, dużo jest nauki strasznie. I następny tydzień się zapowiada bardzo ciężko. Mam jeszcze więcej roboty. No. Ale widzę za jakąś nadzieję. Ja to się nie mogę doczekać gazetki z Hidden Side. Mam nadzieję, że będzie częściej wychodzić. No, oficjalnie potwierdzili ją. Do mnie dzisiaj napisali, że będzie. Kataru pewnie figa nie dostanie. W życiu, co ty? Skoro mówisz, że każdy kradnie od innych, to ty od kogo kradniesz? A gdzie ja powiedziałem, że każdy od każdego kradnie? Ja tylko przeczytałem komentarz ognistego. Zawsze czytam wasze komentarze. Ja już po obiadku. Ja w tym tygodniu będę miał 6 sprawdzianów. No ale w sumie taka jest prawda. Każdy od każdego bierze, więc nie ma też czego ukrywać.
No. Dobra, dzięki, że byliście na live'ie. No, wytrzymaliśmy to 45 minut. Dzisiaj było trochę drętwo, zresztą jak zazwyczaj na moich live'ach. Ale osób jest mało. Niektórzy udają, że są w szkole, niektórzy udają, że nie ma YouTube'a. Nie, no dzięki, że byliście, wiadomo, na tym kolejnym przepięknym live'ie. Było miło, sympatycznie. Bardzo sympatycznie. Dziękuję za suba. Mimo, że ten sub pewnie już dawno wpłynął, ale się musi zaciąć. Wiadomo, kiedy wychodzi pierwszy. Nie napisali mi, kiedy wychodzi pierwszy numer. Chyba mi nie napisali. Wiem, że będzie na pewno. Słuchajcie, sprawdzę jeszcze wam na pożegnanie, kiedy. Pojawi się nowość. Nie piszę. Niedługo pojawi się. Pojawi się nowość. Nie będziemy. No. W ciągu 2 tygodni dostanę pierwszą informację na temat magazynu LEGO Hidden Side, czy Hidden Side, nie wiem jak to się czyta, więc was poinformuję. W ciągu 2 najbliższych tygodni. A że z tą to jeszcze powiem podczas LEGO Newsów. No, to dzięki, że byliście na live. Trzymajcie się, kto jutro idzie do Historylandu, to miłej zabawy życzę. Mnie nie będzie, ale trudno. I tak życzę wam miłej zabawy. No. Jakoś to, słuchajcie, wszystko. Będzie kolejny live, nie wiem kiedy, ale będzie. Więc jeszcze raz wam życzę jutro miłej zabawy, miłego weekendu, miłego dzisiejszego dnia, piątku. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki, że byliście.